Cześć, jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, mamy kalendarz, kolejny kalendarz z Sephory, tym razem za cenę 249 zł. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co jest w środku, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, na wstępie zapraszam Was na swoje social media, żebyście mogli być ze mną na bieżąco oraz koniecznie wpadajcie do mojego sklepu, bo na 10 tysięcy zyskuję dla Was rozdanie, a tymczasem nie będę już przedłużać i zajrzyjmy do środka tego kalendarza, tylko jak go się tu otwiera. Tutaj się go otwiera z tej taśmy. Dobra, widzę. Okej, czyli jego się tak wysuwa. Tutaj macie na okładce wypisane, co jest w środku. Mało nas to obchodzi. I tak wygląda ogólnie kalendarz. Całkiem nieźle, w sensie, jeśli chodzi o opakowanie, to wygląda całkiem spoko. Tutaj tak on wygląda w środku. O. Okej, jeśli chodzi o ten kalendarz, to jest on taki rozkładany i jest to Sephora X Cushy i ja już troszkę wiem, co jest w środku i powiem Wam szczerze, że sam zamysł kalendarza mi nie siada, więc podejrzewam, że nie będę jakaś za szczęśliwa, no ale dobra, jak się podjęłam otworzenia, no to będziemy otwierać. Z założenia jest to kalendarz we współpracy z Herbatą i wiecie, ogólnie to ja nic do tego nie mam, ale za 250 zł i dostać ileś tam herbat, Sephora Y, no coś mi tu nie styka, no ale otworzymy, może będę mniej zawiedzona niż mi się wydaje. Jeśli chodzi o sam design kalendarza, to bardzo mi się podoba, aczkolwiek jest taki mało świąteczny, bo to taka bardziej dżungla love niż takie święta, także trochę nie mój klimat, no ale dobra. Szukamy jedynki, widzę jedynkę i jedyneczka jest tutaj, tu. Tak ona się prezentuje, to się otwiera do środka czy jak? Powiedzmy, że otwiera się do środka. Te kalendarze się bardzo fajnie otwierają, bo już pamiętam z zeszłego roku. I co my tu mamy? Czerwoną pomadkę. Nie mogło tutaj zabraknąć czerwonej pomadki. I tutaj jest ta sama pomadka, która była w tym dużym kalendarzu, tylko że w kolorze czerwonym. Jak wiecie, bardziej podobała mi się ta nude, bo uważam, że jest dużo bardziej uniwersalna niż czerwień. No ale czerwień świąteczna jakby okej, nie będę się ją tutaj czepiać. Teraz szukam dwójki. Dwójkę mamy tutaj, też taką dużą, także mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. I co mamy w dwójeczce? A! Otwórz się. Co to jest? Maseczka do twarzy kokosowa. Tak ona wygląda. To jest 95% naturalnych tam składników, także taka maseczka kokosowa z Sephory. Czy ja wiem, czy te maseczki z Sephory są drogie? Wiesz, to około dwóch dych. Nie są jakieś takie, powiedziałabym, mega drogie. Trójeczkę widzę tu u dołu, tu jest trójka, ten się dużo fajnie otwiera. I co my tu mamy? Okej, herbatę, super, herbatę. W numerku 3 była pierwsza herbata i to jest herbata z napisem Lovely Morning w takim niebieskim opakowanku. Okej, mamy herbatę. Teraz będzie czwóreczka, czwóreczka jest tu u góry. I w czwórce mam pomadkę nawilżającą. I okej, to jest spoko. Wiecie co stwierdzam, bo skończyła mi się pamięć w aparacie i tak usiadłam, przemyślałam swoje zachowanie, przemyślałam ten kalendarz i coś czuję, że Anita dzisiaj będzie niepocieszona swoją drogą. Zaparzyłam sobie jakże świetną niebieską herbatę. Zobaczymy jak będzie smakować, jak trochę przestygnie, bo gorąca to mi tak... I uwaga, piątkę mamy tutaj. I co jest w piątce? Ja nie widzę jeszcze, otwieram tak trochę... To jest. Nie, to nie jest paneczka. To jest chyba zaparzasz do herbaty. Tak, dokładnie. Zaparzasz do herbaty. Ej, ja się staram nie być sarkastyczna i staram się jakby rozumieć cały zamysł, ale im dalej w las, tym ciemniej. No i mamy zajebisty zaparzasz. Zaparzasz do herbaty. Dobra, na razie zostawmy. Potem przeliczę te herbaty świetne. Teraz szukamy szóstki. Szóstka jest tutaj. Aby to nie była herbata. Herbata! O, ta jest jaśminowa, ta może być smaczna. Ogólnie bardzo lubię jaśminową herbatę. Nie jest tak źle, bo ta nie smakuje na razie za dobrze. W ogóle jestem ciekawa, po ile te herbaty są. Bo jak sobie to przeliczę i nie daj Boże, to nie wyjdzie 250 zł. No jak zacznę tu krzyczeć, to po prostu będą mnie słyszeć w trzecim biurze od lewej. To była szóstka, szóstka o szóstka, tak. No szóstka o szóstka, jak przestało, teraz siódemka. I w siódemce mamy co? Coś srebrnego. To nie jest herbata, bo się trzyma. To jest pomadka.
od Sephory. I to jest akurat Sephora Rouge Lush. L02 w kolorze czerwonym. Tak ona wygląda. Fajna, klasyczna. Pomadka jak pomadka, jakby okej. Okay. Ile kosztuje? Zaraz się dowiemy. Teraz jeśli chodzi o ósemkę. To ósemkę mam od ręki tu u dołu. Tu u dołu mam ósemkę od ręki. I uwaga, co dzisiaj zrobimy? Herbatkę! To jest miętowa, bo czuć po opakowaniu nawet. Także mamy miętową herbatę. Świetnie. Będę piła herbatę w biurze. Prestiżowe. Ciekawe, mam nadzieję, że były drogie. Chociaż. Dziewiątka jest tu. I tu będzie jakiś kosmetyk pewnie. Tak, czyli mamy raz tak, raz tak. Ej, lipa. Już mi się to nie podoba. Bo to jest trzecia pomadka, która jest w kolorze czerwonym. Cream Lip Stain. Czyli to jest w ogóle tint do ust. Nie, no dobra. Ta była bardziej wiśniowa, okej. Okay. Ta była bardziej wiśniowa, ta jest bardziej czerwona. I ta w ogóle nie odstaje kolorem, także są trzy w tym samym kolorze. No jaki to ma sens? Jakby ja z góry jestem zdegustowana, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tu jest dycha. Otwieramy dychę. Tu jest maseczka. I to będzie maseczka pod oczy. Ogórkowa. Całkiem spoko. Może być. Ujdzie w tłoku. I tak jest lepiej niż herbata, czy nie wiem, czwarta czerwona pomadka. Tak szczerze mówiąc, prawda jest taka, jakby dali jedną, to w porządku. Ja nic do tego nie mam. Czerwony, świąteczny odcień, fajnie. W ogóle lip stain to się będzie trzymał na obiedzie świątecznym. Ja rozumiem zamysł, ale trzy kolory czerwone? Po co nam? Aż trzy kolory czerwone. Przeciętna kobieta ma jedną pomadkę czerwoną, w której się czuje dobrze. W swoim odcieniu. Teraz 11 mamy tu. I w 11, uwaga, uwaga. Tutaj mamy Top Tropical White, czyli podejrzewam jakaś taka owocowa, biała herbata. Już poznęcałam się nad nią, damy jej święty spokój. W 12 co mamy? Uwaga, uwaga. Co mamy w 12? Herbatę. Tym razem tradycyjną English Breakfast. Breakfast, breakfast. W 13! Szczęśliwa 13! Co nam dziś przyniesie? Obstawiamy! To jest to samo, co było w zeszłym roku. Dokładnie ta sama pomadka była w zeszłym roku i to jest Watermelon Lip Balm. Trochę monotonnie, szczerze mówiąc, szczególnie jak kupujecie ten kalendarz co roku, jak mam być szczera. Czuję się jak debil, ale szukam. Tu mamy 14 i to pewnie będzie herbata. Zaskoczę się, uwaga, uwaga. Nie! Tutaj mamy o nazwie Anastasia. Nie znam tych herbat, jak mam być szczera. W ogóle zaczniemy od tego, że pech tego kalendarza też jest taki, że jestem po stronie kawy, a nie herbaty. I gdyby to były różne smaki kawy, na przykład orzechowa, czekoladowa, coś, to myślę, że dużo bardziej bym to przełknęła i mniej narzekała, ale z racji tego, że to jest herbata, za którą ja nie przypadam, w sensie mam 3 czy 4 rodzaje herbaty, którą piję nałogowo i rzadko zmieniam herbatę ogólnie, no to średnio bym powiedziała. To teraz szukamy numeru 15 i numer 15 mamy powyżej, także zobaczmy, co my tu mamy w 15. Okej, okay, to jest taki plaster na nos, czarny plaster na nos. Jedna sztuka, no okej, okay, to się przyda, w sensie nie będę na to narzekać. Sephorowy produkt, one też nie są jakieś złe te produkty. Tu jest 16, tutaj. Tutaj mamy White Anastasia, biała Anastazja. Fajne nazwy nawet mam te herbaty. O, 17. I tu mamy maseczkę arbuzową. A tej nie miałam. To może być spoko. Watermelon Face Mask. Ok, czyli to jest taki kalendarz pielęgnacyjno-herbaciany. Bo te pomadki to taki bardziej dodatek, jak mam być szczera. Teraz szukam 18 i 18 mam chyba nie. Tu jest 24. Tu jest 18. I co my tu mamy? Feel Zen. Jak ja się poczuję dzisiaj zen. To będzie po prostu. 19. Tu mamy 19. O, to jest duże. To mogło być coś fajnego, bo jest sporo okienko. Zobaczmy. O, dobra. To jest fajne. Bo to jest krem do rąk bananowy. 20 to pewnie będzie herbata. I tu mamy Aqua Summer. To też pewnie będzie taka jakaś owocowa. Dobra, 21 mamy tu. I tu będzie herbata. Tutaj mamy Aqua Rose, pewnie jakaś różana. 22 mamy tu. I tutaj mamy Only Spices, pewnie jakaś taka ostrzejsza. Nie wiem, zgaduję szczerze mówiąc po nazwach trochę. Wszystko się okaże jak, a nawet poczułam coś ostrego. Jak sprawdzę sobie. Tu jest 23. Tu chyba będzie coś większego. O. I tutaj mamy, słuchajcie, Super Hydrash. Witamina C plus E. Coś nabliżającego na dzień. W każdym razie
Okej, okay. Produkt pełnowymiarowy z Sephory i pod numerem 24, które mamy tutaj. Pewnie też będzie jakiś pełnowymiarowy produkt. Tuż. Size up. To było w porządku. 24 mnie nie zawiodło. 24 przeszło test. A tymczasem dajcie mi moment. Ja podliczę kosmetyki, zobaczę, w jakie sensie są w ogóle te herbaty i powiem wam, ile on wychodzi cenowo, a potem się zastanowimy, czy w ogóle jest to warte waszego zainteresowania, chociaż sądzę, że w komentarzach już odgórnie go straciliście. No ale zobaczmy, podliczmy i zobaczmy. Mam swoje przemyślenia na ten temat i musicie mnie uważnie wysłuchać, bo ja raczej nie jestem z tych, którzy narzekają. Ja też raczej szukam tej dobrej strony zazwyczaj, szczególnie w kalendarzach, kiedy je otwieram. Natomiast sprawdziłam sobie cenę tej herbaty. Ta jedna saszetka wychodzi za cenę około 4 zł. Czy otwierając kalendarz z Sephory chcielibyście z jednego okienka wyciągnąć coś za 4 zł? Tak szczerze, bo wydaje mi się, że nie. I to nawet nie jest kwestia tego, czy ja lubię herbatę, czy nie. Ale gdybym zamówiła sobie kalendarz z herbatami, miała 24 herbaty i zaparzacz za cenę 80 zł, byłabym usatysfakcjonowana, bo zapłaciłabym troszkę mniej niż to kosztuje na przykład w jakimś sklepie herbacianym, bo sprawdziłam cenę tych herbat. A miałabym fajny kalendarz i codziennie inną herbatę, gdybym faktycznie lubiła tą herbatę, była jakaś tam herbacianym smakoszem, no to faktycznie to by miało sens. Natomiast kolaboracja z Sephory i tego, no na mnie to nie działa. Po pierwsze na starcie ja wolę kawę od herbaty, więc to jakby jest dosyć mocno obniżające u mnie loty. To też jakby cała wartość kalendarza. Kalendarz wychodzi za około 450 zł, czyli de facto te 200 mamy w kieszeni, tak? Spoko. Tutaj, jeśli chodzi o przedział ceny do jakości, to jakby nie czepiam się, bo faktycznie kalendarz się zwraca i tutaj jest ok. Natomiast patrząc na przyjemność z otwierania, to nie miałabym jej, tak szczerze mówiąc. A już nie mówiąc o tym, że produkty z Sephory same w sobie bardzo często trafiają na przeceny, kody rabatowe, takie rzeczy, nawet teraz, w momencie kiedy nagrywam ten odcinek, na przykład, głupi przykład, pełnowymiarowy produkt z 24 okienka zamiast kosztować 5 kosztuje 4. Te pomadki zamiast kosztować 51 są przecenione na 16, wiadomo, konkretne kolory, ale tak tylko was ten. Balsamy są przecenione na 13, niektóre maseczki widziałam, że też były przecenione na 5 zł, no i pomadki, lipstainy i te lipkrymy wychodzą czasami nawet za 16 zł. Więc de facto kalendarz się zwraca. Okej, ale czy jest to coś, co chcielibyście mieć? Nie wydaje mi się. I gdybym ja drugi raz kupowała ten kalendarz, raczej bym się na niego nie zdecydowała. I jak mam być szczera, to czuję się troszkę zawiedziona i niezadowolona, więc jakbym miała wam polecić kalendarz, to wolałabym bez kitu kupić ten droższy i mieć fajne kosmetyki niż... Więc no niestety, ja jestem zawiedziona, więc mam nadzieję, że wy mi napiszecie, co wy myślicie i jak wam się ten kalendarz podobał i czy macie podobne zdanie, czy raczej uważacie, że to był fajny pomysł i że sami byście chętnie go otworzyli. Natomiast ja za dzisiaj już wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie stawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał na bieżąco, my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Koniecznie wbijajcie do mnie na Instagram, bo właśnie będą, jak to oglądacie, to trwają 3 rozdania naraz. Także warto być ze mną na bieżąco, a my widzimy się już niedługo, także do zobaczenia. I cześć.